Żółta rzecz, fioletowa rzecz, puf, nauka! O, Wiktorze, jesteś niesamowity! Niech się kąpią w blasku mej nauki, na świeżym powietrzu! Ej, doktorku, twoje eksperymenty są strasznie głośne. Może zmieniłbyś miejscówkę? Och, patrzcie, dzieci, leśne stworzonko. Będzie z niego idealny królik doświadczalny. Królik doświadczalny? Zaczynamy. Na początek statyczna elektryczność. Wystarczy wyszorować buty. Szuru, szuru. A teraz strzelę w królika iskrą. Ej! Szuru, szuru. Słuchaj, no! Szuru, szuru. Koniec! Szuru, szuru! Jeszcze raz. Szuka królika doświadczalnego, tak? Ciekawe, co powie na doświadczalnego Szweda. Okres półtrwania reklam dobiega końca. Zaraz wracamy. W tym eksperymencie Wiktor sprawdzi, czy cięższe rzeczy spadają szybciej niż lżejsze. Wiesz, chyba źle cię oceniłem, doktorku. Mogę być twoim królikiem. Wybornie! Będą mieli więcej uciechy. Wiktor upuści królika i kulę do kręgli i zobaczy, co uderzy w ziemię pierwsze. Zaraz, zaraz, poczekaj. Wydaje mi się, że widzę coś na dole. To chyba 20 dolarów. 20? Wiktor kupi za to palnik Bansena. A? Gdzie są pieniądze? Zniknęły? Odrobinę w lewo. Wiktor nadal nic nie... Nie wiem, nie jestem pewien. Sprawdźmy, czy klimatyzator spada szybciej od piórka. Żelazna krata czy jagoda? Fotel czy spinacz do papieru? Samochód czy wielki głaz? Autobus czy satelita? Wieloryb czy tankowiec? Gdyby nie różny opór powietrza, wszystko spadałoby z tą samą prędkością. Kolejna przerwa na reklamy. Wiktor pokaże teraz, z jakiej odległości magnes może przyciągać przedmioty. W tym teście Wiktor skorzysta z królika skutego łańcuchem. Wiktor naciśnie teraz przycisk i gotowe. Chwila, doktorku, zaswędział mnie nos. Bądź tak dobry i go podrap. Niech będzie. Tutaj? Troszeczkę niżej, wyżej. Może tu? Bardziej w lewo. Co za ulga, dzięki. Alfredzie Noblu. Wystarczy nacisnąć, tak? Wow, zobaczmy, czy zadziała przy 3 metrach. 6 metrach. 15 metrach. Masz w sobie jakiś magnetyzm, doktorku. Nie łam się, jesteśmy z tobą, Wiktorze. Tworzysz z nauką idealny związek, Max.